są zapewne teraz najczęściej spożywanym w polskich domach produktem. Jedzenie przez te dwa dni mogło być sporym wyzwaniem, a guziki w naszych spodniach nieraz zostały odpięte po kolejnej porcji jajeczka z majonezem. Nie wszyscy jednak wiedzą, że ten świąteczny produkt może bardzo negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie. Popełniamy fatalny błąd. Z majonezem, pasta jajeczna, sałatka z jajkiem, jajka jedzone na twardo. To tylko nieliczne wersje tego, w jakiej formie możemy je zjeść, ale w tym czasie wielu z nas zapomina o tym, że mogą one być dla nas naprawdę niebezpieczne. Mają wiele pozytywnych właściwości, nie trzeba znać odpowiedzi na pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, aby wiedzieć, że jajko dostarcza nam wielu cennych witamin. Swego czasu nie miało najlepszej renomy i zarzucano mu, że jego spożywanie podnosi poziom cholesterolu we krwi. Zostały obarczone także winą za występowanie sklerozy, lecz wszystkie te zarzuty są fałszywe i godzą w jego dobroczynne właściwości. To, co znajdziemy w tym niepozornym produkcie, pomaga dostarczyć naszemu organizmowi niezbędnych witaminy i wspomaga także proces odchudzania. Oczywiście jajka smażone z tłustym bekonem nie są wliczane do tej kategorii. Symbol życia wspomaga także nasz zmysł wzroku. Zwróćmy uwagę na to, jakie przechowujemy. Lista jego dobrodziejstw jest naprawdę długa, ale zajadając się jajkami zapominamy o znaczeniu prawidłowego ich przechowywania i przez to narażamy się na niebezpieczeństwo. Mało kto wie, że może mieć to fatalny wpływ na nasze zdrowie. To często główni winowajcy zatruć bakterią Salmonellin. Pojawia się ona w wyniku złego ich przechowywania, a skutki mogą być opłakane. O ile tylko nikt już nie je, powinny jak najszybciej trafić z powrotem do lodówki. Ból brzucha czy biegunka to jedne z objawów takiego zatrucia, a w obliczu mnogości spożywanych w czasie świąt potraw ustalenie winowajcy może być trudne. Nie lekceważ objawów. Jeśli je u siebie zaobserwowałeś, zastanów się, w jakiej formie spożywałeś jajka. Dwa. Obserwuj swój organizm, zajadamy się nimi w czasie świąt bez skrupułów. Nasz organizm nie ma łatwego zadania z trawieniem wszystkiego, co trafia do naszego żołądka. Unikajmy jedzenia surowych jajek, a przed ich użyciem spaszmy skorupki wrzątkiem, zmniejszy to ryzyko zatrucia się bakterią. Jeśli jednak wymiotujesz, boli cię głowa i brzuch, możliwe, że walczysz z bakterią Salmonelli i czym prędzej udaj się do źródło.